Rysunek myślą, że wszystko mogę, mylą mnie z Belką, to wspomnienie politycznych emocji z początku lat 2000 w pracy Jerzego Flisaka. Ładna, kolorowa grafika. Flisak Autor rysunku był jednym z wybitnych twórców polskiego plakatu, ilustratorem, autorem rysunków dla dzieci, rysunków satyrycznych, karykatur i filmów animowanych. Zaprojektował kilkadziesiąt plakatów filmowych dla Centrali Wynajmu Filmów, z którą współpracował od 1956 roku. W tym wybitne plakaty do westernów. Między innymi znany projekt w kraju Komanczów z 1000 1965 roku. W satyrycznych szpilkach pełnił funkcję redaktora graficznego. Zilustrował też wiele książek, między innymi jest taki dowcip Jerzego Witlina, zabawny leksykon historyczny Jana S. Kopczewskiego, Pali się według Jana Brzechwy i wiele, wiele innych. W studiu filmów rysunkowych w Bielsku-Białej opracował graficznie produkcję Wyprawa do lasu, imieniny cioci, koncert Świerszcza czy Myszka i kot. Był też autorem popularnych satyrycznych rysunków prasowych, publikowanych m.in. w Polityce, w Świecie, cykl Krasnoludki są na świecie, w Świerszczyku, cykl Co robił nasz bobik, i w innych. Flisak stworzył także cykle karykatur sławnych postaci polskiej sceny politycznej i kulturalnej: Kiślowskiego, Waldorfa, Kołakowskiego czy Osiecki. Zapraszamy na stronę www.atikuspell do działów wszystkich, a szczególnie do działu Grafika artystyczna.